that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Hej, z tej strony Ross, a w tym oto materiale, dzięki współpracy z Supercellem, mam przyjemność zaprezentować wam nowe skiny, ale nie tylko ich wygląd, bo wygląd wszyscy już widzieli. Zobaczycie, jak wyglądają w grze, do tego zobaczycie, jakie wydają dźwięki, jak się nimi gra i zobaczycie też przy okazji kilka nowych star powerów, także takie ciekawostki dzisiaj w tym materiale ujrzycie. Także jak chcecie więcej takich filmów, pamiętajcie, strzelić tutaj łapeczkę w górę oraz suba z dzwoneczkiem, a już bez żadnego przedłużania zapraszam was do oglądania tego filmu. Także lecimy. A do tego w tym materiale powiem wam, ile kosztują skiny do tych właśnie postaci, także oglądajcie uważnie. Okej, kochani, a więc lecimy od 8-bita. Tutaj na 8-bicie doszło do kilku zmian, jeżeli chodzi o jego statystyki, które oczywiście teraz widzicie, także oglądajcie. Zobaczcie, jak wam się te nowe zmiany podobają i zaraz przejdziemy do skinów. A skiny w grze wyglądają naprawdę kozacko. Mamy 8-bita, więc zaraz zobaczycie skina 8-bita wirusa, który w grze wydaje takie niesamowite dźwięki. Ja widziałem tylko fragment tego filmu, także zaraz też będę... Jest to ten wirus, zobaczcie. Zobaczcie, jak on wygląda kozacko. Wow, on jest niesamowity po prostu. Mi ta postać się mega podoba. Fajny wirusik. Zobaczymy całą tą postać, całej okazałości. Także tego na pewno jeszcze nikt wam nie pokazywał. Widzimy 8-bita wszędzie, całą jego postać. Wygląda naprawdę fajnie. Zadbali tutaj o szczegóły i wygląda to kozacko. Nie wiem, co tu powiedzieć, po prostu wygląda tak wspaniale, że tego skina, no, myślę, że może zakupię, ale jeszcze zobaczymy, bo moim celem jest kupienie Kalenity i nie wiem, czy jeszcze będę jakiegoś skina oprócz tego kupował. Ale zobaczmy, jak ta postać wygląda w grze, jak chodzi, jak strzela i wszystkie jej szczegóły dotyczące tej postaci sprawdzimy. Także jak widzicie, porusza się, zostawia za sobą takie jakby ślady trucizny tego wirusa, którym posługuje się i strzela właśnie takimi zielonymi promieniami, nie wiem, jak to opisać, takimi zielonymi szlaczkami, które właśnie są pewnie jakiegoś rodzaju wirusami i to wygląda naprawdę ciekawie, a na ulcie, jak na ulcie to wygląda? Właśnie, rzuć to i tutaj jest zielony, jest nawet taka jakby złowrogi totem, taki złowrogi totem. Ej, wygląda to naprawdę fajnie, jak jeszcze tą moc przejął, jeszcze taki dymek zielony z tego wychodzi. Wow, to naprawdę wygląda fajnie, ale... Jeżeli chodzi o tą postać, to chyba nic nowego tutaj nie zobaczymy, poza tym co teraz, także może skoczmy od razu do następnej, bo nie będę przedłużał i nie będziemy oglądali całego meczu, bo tu jest oczywiście przygotowany cały mecz, ale nie będziemy chyba na to tracili czasu i przejdziemy sobie po prostu do kolejnej postaci, no chyba, że jeszcze coś takiego pokażą ciekawego, ale chyba nic więcej nie będzie, chociaż wiem, zobaczmy, jak będzie wyglądała końcówka, jeżeli chodzi o pozę zwycięstwa lub przegranej. Dobra, więc mamy ostatnie 2 sekundy, 1 sekunda, mecz skończony, oczywiście nasz 8-bicik wygrał i będzie, co on tu takiego zrobi? Pistolecik, oczywiście pistolecikiem, aj, śmiech, ten śmiech, ej, to będzie kozacka postać, taka złowroga. Jesteś ciekaw, ile będzie kosztował wirus 8-bit? Będzie kosztował 300 gemów. Mi się osobiście podoba, ale przechodzimy teraz do kolejnej postaci, a tutaj będzie jeden skin, o którym zapewne nie wiecie, ponieważ będzie tutaj skin do Piperki pokazany. I teraz mamy Hero Line Bibi, czyli to jest Hiroska Bibi. Oj, ten skinek jest fajny. Ten miecz, miecz zamiast pałki, to jest coś cudownego. Na to czekałem, czekałem, aż w końcu jakaś postać będzie miała coś fajnego i właśnie ta postać posiada miecz zamiast pałki baseballowego, tego kija, i to jest zdecydowanie fajniejsze. No, minusem jest ta ozdoba, mi się nie podoba ta ozdoba na tym mieczu, na tej końcówce, czy to jest jakiś telefon, czy coś tego typu, nie wiem, nie przyjrzałem się do końca, jakaś gamepad, coś tego typu, nie wiem, ta końcówka miecza, ta tutaj na dole, tam na dole, gdzieś tutaj, nie wiem, z której strony mnie akurat umieściłem. Także zobaczmy, jak wygląda w grze na showdownie. Dobra, na showdownie patrzymy, porusza się. No, porusza się normalnie, macha tym mieczem, wszystko fajnie tutaj wygląda, ale fajnie wygląda właśnie, fajnie wygląda tak z daleka nawet. Mi się podoba, ta czapka dużo uroku daje, bo tam jest czapeczka taka fajna. I ten miecz, ej, jaki fajny zamachy tym mieczem robi. Niech zrobię jeszcze raz, bo ona chyba jakieś tam robiła tym mieczem, właśnie, robi nim takie jakby jakieś promienie. Ej, jest taka jakby animacja takiego szybkiego zamachu mieczem i to wygląda serio fajnie. No ale, jeżeli chodzi o tą postać, to też chyba więcej nic nie zobaczymy, chociaż nie, możemy zobaczyć Star Powera, właśnie, ich naładuje Star Powera. Jestem ciekawy, jaka bańka, i to jest bańka taka...
No pod science fiction by podchodziło, pod science fiction takie klimaty, także tutaj taka postać superbohaterka z niej, można powiedzieć. Ciekawe, ciekawe, mi się osobiście podoba, ale prawie z botem przegrała, ciekawe jak to tutaj gra. Ciekawe jaka osoba z Supercella tutaj postanowiła sobie zagrać i prawie z botem przegrała. Ale dobra, tu zostały dwa ostatnie zadymiarze, w sumie jeden, BB i jeszcze ktoś, także obejrzymy ten materiał do końca i zobaczymy oczywiście pozę zwycięstwa na showdownie, bo też będzie to na pewno ciekawe. Także El Primo na luzie powinna pokonać, zaraz zobaczymy jak to wyjdzie, mam nadzieję, że tutaj nie przegra. Dobra, El Primo zrobił ulta takiego bez sensu, po prostu walnął w ziemię i mamy tutaj BB na... O, El Primo, no dawaj BB. Co ty za babla robisz, Bibi? Co to jest, Bibi? No Bibi, no dawaj Bibi, ugrywasz to. Robisz to, Bibi, robisz go, robisz go. Ale ona to przedłuża, ona to przedłuża, ona to przedłuża chyba specjalnie. Ja coś czuję, że ona tak specjalnie przedłuża, ale cóż. Oglądamy. Jestem ciekawy właśnie jaka będzie poza zwycięstwa. I ogólnie jak już wam mówiłem, na tym filmie będzie pokazany skin do Piperki, ten walentynkowy, i będzie zaprezentowany w grze. Wygląda naprawdę fajnie, bo ja już sobie miałem przyjemność zerknąć, co mniej więcej przygotowali dla mnie na tym filmie, ale nie oglądałem go tak szczegółowo, także przegrała. No to poza przegranej Bibi mamy. Ej, wygląda całkiem spoko. Mi się w sumie podoba, ale ten miecz trochę chyba zbugowany był, przynajmniej mi tak się wydawało. Jesteś ciekaw ceny Hiroski Bibi? Jej cena wynosi 150 gemów. Dobra, mamy teraz Tarę. Tara, uliczna wojowniczka. Także zobaczmy jak ona wygląda. Ej, te karty. Wow, te karty są naprawdę super. Mi się osobiście podobają. I z tyłu tam ma jakieś monetki, czy co takiego ma? Tam na rączce z tyłu widzicie? Jakieś monetki, ale trochę ręka zbugowana jest w tym szaliku jakby. Także... Do poprawy taki jeden mały szczegół, ale tak to ta postać również niesamowita postać, ale zobaczymy jak będzie prezentowała się w grze, pewnie podobnie do poprzednich, ale zobaczymy. Game Grab, tym razem mamy okazję zobaczyć tą postać na Game Grabie, także poruszanie się tradycyjnie jeżeli chodzi o Tarę, pewnie strzały kartami, właśnie jestem ciekawy animacji. Animacja, uwaga! Takie karty, ej, w sumie spoko karty. Nie jestem jakimś mega fanem tej postaci jednak, wiecie co? Jakoś tamte poprzednie bardziej do mnie przemawiają, bardziej jestem za tym wirusem. Wirus jak najbardziej w moim sercu jest teraz chyba najmocniej. Chociaż Hiroska też bardzo fajna, a ta Tara, no trochę gorzej. Ale jeżeli chodzi o skiny do Tary, to tak czy siak jest to chyba najlepszy, jeżeli chodzi o obecnie dostępne. Przynajmniej taka jest moja opinia. A więc przewijmy sobie ten filmik do momentu, w którym już będziemy mieli możliwość zobaczenia jak to wygląda, jeżeli chodzi o pozę wygranej lub przegranej. Ciekawe czy to wygrają czy przegrają, także przewijmy do tego momentu. Okej, a więc jak już widzicie mamy ostatnie odliczanie, 5 sekund, oczywiście nasza Tara wygrywa, w sumie to boty Tarze ugrały giereczkę, bo ona nie ma gemów. Także zobaczymy jak będzie wyglądała poza zwycięstwa i wygląda ona... Kręci kartami po prostu, a myślałem, że coś więcej myślałem, że się postarali. Tak jak z tym wirusem, który takie wahaha zrobił, to było niesamowite. Naprawdę fajna akcja była z tym 8-bitem wirusem. Chcesz wiedzieć ile będzie kosztowała uliczna wojowniczka do Tary? Otóż 80 gemów. Ale zobaczmy co tu jeszcze mamy ciekawego. I właśnie Piperka, właśnie to jest ten skin do Piperki, który zaraz zobaczycie. A mianowicie Cupidyn Piperka. Tak ona wygląda, tak się prezentuje. Ma taką fajną parasoleczkę czerwoną. Oczywiście tutaj jest takie serduszko walentynkowe. Cała sukienka w serduszkach. Z tyłu też takie serduszko z skrzydełkami. O, tak słodko wygląda. I co tu jeszcze? I tak w sumie taki prosty design. On nawet z włosu jej serduszko zrobili. No to widać, że taki specjalny walentynkowy skin. Dużo takich detali, dużo serduszek na tej postaci jest. To jest przede wszystkim urok tej postaci. Nawet na piersi ma tutaj serduszko. Także zobaczmy jak wygląda ta postać w naszej grze. No i zaczęła się giereczka. Mieliśmy jej głos, First Blood, co nie? Ale ona mu powiedziała to normalnie, całkiem normalnie. Chyba nie różni się za bardzo od oryginalnego głosu, chociaż nie jestem tego do końca pewien. Nie jestem tego do końca pewien, bo było to takie trochę... No, takie trochę inaczej jakby. Ale zobaczymy, czy jest coś się odezwie ta postać. I zobaczymy... Strzelanie? Strzela, jak wybucha, jest strzał, to jest serduszko. O, jakie detale. I bomby w kształcie serduszek. No oczywiście, że takie szczegóły musieli zadbać. Dobra, przewijmy do końca tego filmu i zobaczmy jak wygląda podsumowanie tej postaci, w sensie poza zwycięstwa, także zobaczmy to. Okej, poza zwycięstwa i tutaj... tradycyjnie. To chyba tutaj tylko 8-bicik ma najfajniejszą pozę według mnie. No tutaj takie pozy tradycyjne, jeżeli chodzi o tą postać. Chcesz wiedzieć ile musisz zapłacić za walentynkową Piper? Cóż...
tylko 150 gemów. Dobra, przechodzimy teraz do kolejnej postaci i teraz Nita Koala, czyli skin, którego kupuję, bo on wspiera Australię, więc jak macie jakieś gemy na koncie, to polecam Koale Nite, kupując tego skina wspieracie Australię, także... O, nawet ma taki globusik na szyi, ej, to fajnie wygląda, taki medalion jakby. Z tyłu tak tradycyjnie, nie ma jakichś większych detali, także spoko, taki luźny skinek, takie luźne kolorki. Zobaczymy jeszcze, jak będzie wyglądała w grze i jak misiek wygląda w grze. Tego jestem naprawdę ciekaw. Także moja nitko, zaczynaj giereczkę i lecimy. Uwaga, leci gierka Game Grabik, także na Game Grabie Nita i Bruce. Czyli jej zwierzak, jej misiek nazywa się Bruce. O, takie odkrycie na ten odcinek, nawet nie wiedziałem o tym. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o ulta. Ulta już prawie nabiła. Strzały, zwykłe strzały, właśnie, nie przyjrzałem się zwykłym strzałom. Pokaż mi zwykły strzał. A, taki tradycyjny. A czy co tu jeszcze możemy zobaczyć? Strzały tradycyjne, ale miśka, dawaj miśka. A w sumie to koalę wielką, dawaj wielką koalę nam. W takim stroju pożarniczym, strażaka. W sumie widzieliśmy tę postać, ale fajnie to w grze wygląda. Mi się osobiście podoba. No i tak by wyglądała nasza Nita. Przebijmy do pozy zwycięstwa. Ciekawe, jak to będzie wyglądało. Okej, a więc jak widzicie, zostało 10 sekund i zaraz zobaczymy pozę zwycięstwa. I tutaj akurat zaryspiła naszego koale, także możemy koale zobaczyć. Tak jest. To jest ten moment i uwaga, mamy wina. 3, 2, 1, 0 i match over. A... poza zwycięstwa jest tradycyjna, więc tylko na wirusie i bicie się postarali z tą pozą. Koala Nita wspierająca Australię kosztuje 80 gemów. A w tym materiale to było na tyle, jak wam się podobało. Pamiętajcie strzelić łapeczkę w górę, jak jesteście nowi to suba. A mówi do was oczywiście Rost. Trzymajcie się i do usłyszenia już niedługo w kolejnych materiałach. I dajcie znać, czy chcecie więcej takich sneak peeków, czyli takich wiadomości, co będzie w Brawl Stars jeszcze przed dodaniem do gry. Best of me now, best of me now, best of me now. They want the best of me now, best of me.